założył sobie profil na portalu randkowym. Kurwa, ja mówię... Ale to po meczu, bo to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. To będzie futbol na najwyższym poziomie, bo to będzie futbol jaki? Amerykański. Mołdawski? Futbol amerykański kobiet. Gospodynie to... Kurwa, skąd mam wiedzieć, człowieku, men? Warszawskie Syreny. A goście to Delfiny Rzeszów. Nie wiem, kto jest gościem, zaraz sprawdzimy. A która to liga, panie Adrianie? To jest liga pierwsza, jaka? Czeska. Czeska? A jak? Bo nie ma drugiego zespołu w Polsce futbolu amerykańskiego kobiet i dziewczyny grają w lidze czeskiej. Nie wiem, siku mi się chce, muszę się gdzieś wylać. Więc to jest mecz międzynarodowy. Rywalkami są Prażanki. Z Pragi są? Tak. Prague Harpies. Jakieś harpie, nie wiem co znaczy harpies, więc dla nas będą to karpie. No. Nie, jak one lepszy biegną. O kurwa! Kto lepszy, syreny czy karpie? Człowieku, kurwa! Jest 13. Wypiłem tylko, kurwa, 3 piwa, w tym jedno na szybko. No. Brawo, tylko o co chodzi? Po raz kolejny bieg na zewnątrz, a bliżko z numerem 80. Próbowała się przeżyć, ale tam nie było miejsca. Defense! Defense! Chrońmy język polski i tam jakieś tam defense, kurwa, po amerykańsku. Defense? Defense, kurwa, nie tam defense. Mamy swój język polski, żeby nam nie mówili jak mamy mówić. Defense? Defense. I po raz kolejny wyrywa się rywalka naszym zawodniczką i... O, to punkty były teraz, tak? No punkty były, no. Tu są punkty? No co, czyli karpie prowadzą, tak? Karpie prowadzą, karpie, Czechy. A nie ma podwyższenia? Jest, podwyższenie się kopie. Panie, nagrywaj pan, panie Radek, nagrywaj pan, bo to kurwa, to patrz, pyk, laga! 0-7. Wielkie brawa, dlaczego? Aleksandra Żakowska. Co? 7-0 jest. Ale to... Tak? A. Akcja kłodaniowa. I mamy złapaną futbolówkę! No i jesteśmy już 2-3 jardy przed polem punktowym. Panie Adrianie, 2-3 jardy przed polem punktowym są teraz nasze. Kurwa, jestem tak podniecony, że pójdę w krzaki. Akcja punktowa. Tak? Tak, bramka będzie. Tak jest akcja punktowana, to jest po czesku, patrz. Akcja biegowa i mamy przełożenie numer 17! Słyszałeś, 17 przełożenie mamy. 17 już? No powiedział, przełożenie, mamy przełożenie numer 17. 17 przełożenie? Jak ja jedno widziałem. A bo to musisz teraz kopnąć, patrz, aha, widzisz. No, aha, to ja ten, o patrz, i laga! Mamy wynik 7. Brawo! Brawo harpie, te syreny. Teraz na rozegraniu pani Jola. Brawa dla naszego ofensu! Brawa dla ataku kierowanego przez Jolantę Sampławską. Taki utwór był kiedyś pani Jola, nie? To chyba Bielizna. Zespół Bielizna śpiewał. Pani Jola będzie z tobą marzyć w trudnych chwilach. Ukoi każdy ból, kiedy trzeba. Siądzie ci na twarzy, może nawet klapsa dać. Spójrzmy na sędziego, czy to oznacza zakończenie pierwszej połowy. Dokładnie tak. Karpie remisują z syrenami, ze śledziami. 7-7. Pani Adrianie, druga połowa się zaczęła chyba. To tak. No to za drugą połowę. Ależ to było meczycho, panie Adrianie. Brawo Jola! Oj, a jaka miła ta dziewczyna była, ja bardzo ją polubiłem, tą dziewczynę. No i już wiadomo, dlaczego relacja z drugiej połowy była nieco okrojona. A działo się co w drugiej połowie? Tak, wiele się działo. Tym razem piłkę łapie Sylwia i wymija rywalki, mamy kolejną pierwszą próbę, biegnie dalej i mamy przyłożenie po raz kolejny! I okazało się, że tak, wynik końcowy... Ta dziewczyna mówiła, że jest remis. 21-20 dla naszych przeciwniczek. Warszawianki przegrały 1 punktem. Ale oczywiście brawa należą się dla naszych zawodniczek za akcję, za ten mecz, który dzisiaj zagrały. Niewiele zabrakło, aby pokonać zawodniczki drużyny przeciwnej. Był taki jeden kop za 1 punkt. No i akurat nie weszło. I ten punkt był decydujący. I niestety piłka zbita, podwyższenie nieudane. To był mecz o awans do finału. Niestety drużyna warszawska się nie dostała. Kolejny sezon już, jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w połowie września. Tak. Przepraszamy, żeby już za rok, w połowie września, start kolejnego sezonu Ligi Czeskiej Futbolu Amerykańskiego Kobiet. No, to Eganis Modern Football to nigdy chyba nie było w lepszym miejscu. niż teraz, a jak już jesteśmy przy tych nowoczesnych rzeczach, to ja standardowo przypomnę, że pod filmikiem znajdują się reklamy. Będzie tam na przykład reklama Forbetu, a po ostatnim filmiku to chyba ze 2 osoby się w Forbecie zarejestrowały na hasło kartofliska. No i tym, co to zrobili, to oczywiście dziękuję, no bo dzięki temu mam co do gęby nalać, no. Tak to ujmę. Dobra, panie Adrianie, czas na dowcip. Zobacz, jaki tyłek ma ta dziewczyna. Dobra. No to co? No... Dowcip miałeś podobno. Nie chciałbyś taką... Ej, miałeś dowcip jakiś podobno. A dowcip z pogranicza westernu. A ten dowcip w stylu westernowym to następnym razem, bo tu tak średnio pasował.